Halina Majewska od wielu lat prowadziła miejską bibliotekę publiczną przy ulicy Sądowej. 3 lata temu pod jej okiem biblioteka przygotowała uroczystości rocznicowe z okazji 70-lecia istnienia, które odbiły się szerokim echem w mieście. Przed sesją Rady Miasta prezydent podziękował Halinie Majewskiej za dotychczasową pracę na rzecz czytelnictwa w mieście i rozwoju kultury. Pani dyrektor, dziękuję za lata współpracy, za oddanie, za życzliwość, za rzetelność i uczciwość w pracy. One, te chwile splotą się, myślę, w takie piękne wspomnienia. Wiem, że czasami bywało trudno, ale chciałbym, żeby były te wspomnienia piękne przede wszystkim zachowane, które będą towarzyszyć pani na zasłużonej emeryturze. Były kwiaty, chwile wzruszenia i były prezenty, a właściwie jeden prezent, który wzbudził ogólną ciekawość. Powiem szczerze, że to wymyślił pan sekretarz Jerzy Zieliński, książka Owidiusza, Kunszt miłosny lekarstwa na miłość. Owidiusz. Jestem niezwykle wzruszona. Dziękuję za takie podsumowanie, więc nie ma sensu powtarzać pewnych rzeczy. Ta praca była i pozostanie moją pasją. W związku z tym starałam się robić wszystko, żeby rzeczywiście ta placówka stała się ważną w dziedzinie kultury na mapie Bolesławca. Również zaznaczała się i w szerszym zasięgu. Teraz to będzie zadanie nowej dyrektor Marzeny Czułajewskiej, która poprowadzi już nie tylko bibliotekę, ale nowo budowane Centrum Wiedzy, gdzie już niebawem biblioteka się przeniesie.